Zacznijmy tak naprawdę od tego, żeby w dwóch słowach powiedzieć sobie, czym jest IT albo czym nie jest IT, żebyśmy też tutaj taką wiedzę, żebyśmy też taką wiedzę mieli. IT jako produkt, jako zbiór dobrych praktyk, to jest coś, co funkcjonuje na rynku już od bardzo wielu lat, ponad 30 lat. Mamy możliwość, okazję korzystać z dobrych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT. Nie jest to dzisiaj oczywiście jedyne rozwiązanie, to nie jest jedyna metodologia, metodyka, w pewien sposób można powiedzieć, która oczywiście na rynku funkcjonuje. No niemniej jednak IT zdecydowanie jest najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym. Tak? Tak naprawdę możemy zatrudnić się w bardzo różnych organizacjach, czy to organizacjach IT, czy to organizacjach niekoniecznie typowo IT, ale gdzie IT gdzieś jest tam wykorzystywane. I tak naprawdę w różnych częściach świata jak najbardziej spotkamy się z dobrymi praktykami IT. Wersja czwarta, na której chciałbym się skupić dzisiaj, to jest najnowsze wydanie biblioteki, które jak widzicie funkcjonuje, działa, jest na rynku obecny od 2019 roku, ale historycznie też widzicie, jakby to już jest któraś iteracja, tak? Wszystko się zaczęło, tak jak powiedziałem na samym początku, w latach 80. Tak naprawdę do Polski szerzej, gdzieś w Europie ITIL dotarł, pojawił się w roku 2000-2001. No potem pojawiła się wersja trzecia, która dzisiaj też jest bardzo dobrze znana w bardzo wielu organizacjach, oparta o procesy. Jak pewnie doskonale wiecie, dzisiaj w wielu organizacjach procesy to jest takie, byśmy powiedzieli, ABC, podstawa. Nie tylko w IT, ale również oczywiście w innych obszarach. No i potem rok 2016 to jest jeszcze wydanie takiego produktu, który się nazywa ITIL Practitioner, który tak naprawdę stanowił trochę taki już wstęp do tego wszystkiego, co mamy dzisiaj, czyli wstęp do ITIL-a w wersji czwartej. No i później ten rok 2019, no gdzie ITIL bardzo mocno się zmieni. Tak? I ta wersja czwarta, która tak jak powiedziałem jest w tej chwili najnowszą wersją biblioteki, no też tak naprawdę stanowi swego rodzaju odpowiedź na taką rewolucję przemysłową, która w tej chwili tak naprawdę się dzieje. ITIL wersji czwartej jest produktem bardzo kompleksowym. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że to jest produkt, który tak naprawdę jest w stanie nam powiedzieć, pomóc, podpowiedzieć, w jaki sposób usługi budować, tworzyć, w jaki sposób usługi dostarczać, w jaki sposób usługi utrzymywać, w jaki sposób usługi poprawiać, ale też jakby nawiązuje do bardzo wielu obszarów, które może niekoniecznie są typowe dla IT, chociażby rzeczy, nie wiem, związane z marketingiem, z rzeczy związane z finansami. Tak więc to są też takie obszary, które zdecydowanie w ITIL wersji czwartej znajdziecie.